Cześć, witajcie, z tej strony Adam Goździewski. Chciałem wam dzisiaj pokazać, tak jak widzicie na filmie, efekt końcowy, beton architektoniczny na ścianie w kuchni. Jeżeli jesteście ciekawi, jak go się robi, jak go się wykonuje, oglądajcie ten filmik. Zobaczycie krok po kroku, jak wykonać samodzielnie taką imitację betonu architektonicznego. Nie zapomnijcie dać suba, łapki w górę, na wszystkie komentarze postaram się odpowiedzieć, także komentujcie do woli. Hejo! Ściana, którą widzimy po lewej stronie, ma być zrobiona z betonu architektonicznego. My tutaj zastosujemy beton firmy Jagger. Najpierw będzie trzeba go, tą ścianę przygotować i zagruntować gruntem szczelnym do betonu. Tutaj firma Jagger poleca swój oryginalny grunt. Wiadomo, ściana musi być czysta, równa. My tą ścianę wyrównaliśmy gipsem szpachlowym, także jest tak z grubsza wyrównana. No i za chwileczkę pierwszy etap, będziemy to gruntować tym gruntem oryginalnym. Oglądajcie dalej. Pierwszy etap za nami. Wczoraj tutaj Wiktor wymalował tym podkładem całą ścianę. Zrobiła się taka szorstka jak papier ścierny. O to chodziło. I teraz zabieramy się, nakładamy pierwszą warstwę betonu. Tak jak widzicie, jest to beton imitacja surowego betonu. Efekt dekoracyjny do ścian. To jest taki kolor trochę ciemniejszy niż jasno-szary. Najpierw trzeba zaciąć, żeby to wymieszać dobrze, żeby to zapało równą konsystencję, bo nie mamy pewności, jak to długo stało gdzieś w sklepie, dlatego zaczniemy od mieszania. Tutaj mamy wiadro 14-kilowe. Z tego wiadra producent nam tutaj podpowiada, że 12 metrów kwadratowych jesteśmy w stanie zrobić. My tutaj mamy ściany około 8 metrów kwadratowych, także będziemy musieli jeszcze wiaderko dokupić, takie 7-kilogramowe. Ważna rzecz, do nakładania tego betonu producent zaleca używania takiej blachy, pacy z nierdzewki. To jest ważne, żeby była blacha nierdzewna, no i kielnia do nakładania. I za chwileczkę zaczynamy kłaść pierwszą warstwę. A jutro po kilku godzinach, jak nam podeschnie, kładziemy warstwę numer 2. Mamy już pierwszą warstwę położoną. Teraz się tylko Marek wygładza. Jutro będziemy kładli na to drugą warstwę. Ja akurat sobie klientka zażyczyła, żeby tą całą ścianę podzielić na takie prostokąty, na takie moduły. Dlatego jutro też będziemy wyznaczali sobie pola i będziemy robili pole po polu. Także to też wy to pewnie w filmie zobaczycie za chwilę, a my dopiero jutro. Pierwsza warstwa nam wyschła, 24 godziny na ścianie. Teraz wyznaczamy pola. Będziemy dzielili całą ścianę na 9 elementów. Za pomocą lasera sobie trasujemy. Podzieliliśmy ścianę na pionowe elementy, na 3 pola, czyli tu będzie od narożnika do taśmy. Będzie pierwsze pole, później za chwileczkę tu, gdzie widzicie, laser mamy ustawiony. I widać tutaj czerwoną linię. Tu za chwilę będzie podzielone w drugim miejscu. No i później zrobimy jeszcze poziome elementy w dwóch miejscach. Do wydzielania tych elementów używamy takiej taśmy. Możecie sobie ewentualnie zgooglować. Bardzo fajna. Typowo właśnie pod to 6 mm szerokości.
Także moduły będą mniej więcej tak jak tutaj widać na tym zdjęciu. Dobrze, mamy pola wyznaczone, mamy 9 pól, 3 razy 3. Nie wiem, czy dobrze liczę, jeżeli popełnię jakiś błąd, to proszę o komentarz. Lampki już też założyliśmy. Niestety musiałem je wyłączyć do nagrywania, bo strasznie tnie obraz. Masę mamy wymieszaną. No i co, i nakładamy drugą warstwę. Mamy już przygotowany beton na dwa razy i teraz ostatni etap, znaczy przedostatni etap, bo ostatnim etapem będzie jutro przelakierować całą ścianę lakierem bezbarwnym, matowym tej samej firmy Jagger. I co, teraz doklejamy tą taśmę 6 mm, żeby się pokazały te nasze wcześniej zaplanowane moduły. Co ważne, też trzeba pamiętać, którą taśmę się naklejał najpierw, czy tą pionową, czy poziomą, bo tak jak teraz widzieliście w miejscach przecięcia taśmy, jest ważne, żeby odklejać tą taśmę, która została naklejona jako druga. Dobra, w tym przypadku jest taśma pionowa, od pionowych zaczynaliśmy i przy łączeniach tych krzyżowych ładnie nam to się układa, nie zerwało tej taśmy pionowej. Jeżeli chodzi o podział ściany na moduły, no to tutaj jedynym ograniczeniem jest ludzka fantazja. Można zrobić skosy, można zrobić tak jak my tutaj prostokąty. Niektórzy też odciskają takie jakby kapsle okrągłe. Imitacje robią takie płyty naprawdę takiego betonu, jakby za komuny robiony na blokowiskach. No akurat jesteśmy w Fordonie, także tu mamy wszędzie wielką płytę dookoła. No, z tymi czarnymi lampkami to tutaj będzie naprawdę petarda.
kolor się też wyrówna, bo pod taśmą ten pasek, który jest, to jest wczorajsza warstwa betonu. Także on już jest jaśniutki się zrobił. Ta dzisiejsza warstwa jeszcze dojdzie kolorem też do tego, ale będą tak fajnie właśnie oznaczone te elementy. Ostatni etap naszego efektu betonu. Musimy zabezpieczyć całą ścianę przed zabrudzeniami, przed wodą. I do tego służy lakier zabezpieczający do efektu betonu, również z tej firmy Jagger. Będziemy nakładali go pędzlem, tak jak widać, równomiernie na całą ścianę. Mamy już przyklejoną po raz piąty czy szósty taśmę. Niestety jest to trochę upierdliwe, żeby taśmę za każdym razem naklejać nową. Ale teraz będzie już ta wierzchnia warstwa tego lakieru, także to jest nasz ostatni etap. I zobaczycie za moment efekt końcowy. Przed Wami efekt końcowy. Mamy już dwie warstwy betonu, polakierowany bezbarwnym lakierem, który też zabezpiecza tą ścianę przed wodą, przed zabrudzeniami. Tu macie z bliska pokazane łączenia, jak to fajnie wyszło dzięki tej taśmie 6 mm. Czekam na Wasze komentarze, czekam na pytania pod tym filmem. Oglądajcie też inne moje filmy z realizacji z Bydgoszczy i z okolic. Pozdrawiam serdecznie, Adam Goździewski, hej!